Najlepszy olej do pita to motul. Nawet pies się na niego rzuca. dawaj oddaj kurwa! Motula, oddaj motula! Nawet pies na tym jeździ, o! Daj kurwa! Najlepsza firma! Masakra! Gdzie ja zostawiam rękawiczki? Są tam opony! Panie! Yo! Dawaj te opony! Czekaj, bo nie wiem na czym stanąć. No tak to mi nie podasz. Oj! Panie! Opony! Rzucaj! Nie rzucaj! Musisz się schylić, bo inaczej nie odbiorę. Bardzo drogi opon. O kurwa, się sypie. No puść. Już? Puściłeś? Nie. Oj, panie, kurwa. O, tu jest kapuć. Jak kapuć jest? Dobrze przecież. Kapuć jest, bo opona jest słaba. Ale masz jedne inne. Co? Mam dwie szersze, dwie węższe. Bo to zimówki, nie? Brudzę się cały. Bo felgi też mam. Szersze i węższe. To dlatego tak jest. O, tu jest. Tu już jest. Dawaj. O, tu jest powietrze. Przed nich jest. Tamtej jest coś, kurwa, nie spierdoliło powietrze. O, tam już jest kapula na tyłu. Czy w tylnych jest kapel? Nie wiem czemu, w obydwóch. No. Przejdź specjalnie. Nie no, nie ma powietrza. Nie wiem, czy dętki zakładałem z tyłu, bo nie wiem czemu. Powietrze w kompresorze i trzeba ponabijać powietrze. Bram, 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 bram. Będzie dzisiaj wymiana opon. Trzeba podłączyć sprzęcior. O kurwa, szczur. Następne bardzo drogie opony. Będzie głośno. Będzie głośno, będzie się działo. Ale kabla nie ma, bo go wcięło. Kurwa, gdzie jest kabel? Tu jest. Uwaga. Nie pierdol się, że przeduszka jest zjebana. Podpięta jest. Jak jest odpięta, jak jest pięta. I po przeduszce chyba. Ja pierdolę, zły kurwa kabel podłączył. To kabel jest od czego? Nie wiem, od czego się to podłącza. To... Aha, kurwa mać. Ja pierdolę. Części do ulepa już są zamówione, więc za niedługo robota pójdzie. Więc za niedługo coś się będzie działo. Przygoliło jakimś cudem oponę. Albo to tak było. W zimie dlatego zmieniam opony zimowe, a letnie, bo to jest... Ogólnie tutaj mam miękciejszą mieszankę gumy niż przy tamtych oponach. I w zimie o wiele lepiej mi się... Ogólnie kład o wiele lepszą ma przyczepność w zimie na tych oponach tu. Niż na tamtych. Aha. Tu mam dętki, kurde. Dętki. Pietro! W przednich oponach mam dętki, dlatego nie zeszło. Pompkami. Psst.
pompkę ręczną. Nie, a co? Może nie mam napompować? Nie dam rady napompować tamtym. Dobra, oponki są. Kurwa, skąd się tu jakaś butelka wzięła? Wszystko było poukładane. Nie ma gdzie tego wszystkiego kurwa dawać. Wszystko kurwa do garażu. Pierdalają zawsze wszystko kurwa w garaż. Wszystko kurwa, wszystkie graty do garażu. A potem kurwa nie ma co gdziekolwiek dać. To jest takie właśnie kurwa ładowanie. Złamał sztyl kurwa. 19 chyba. Pierw w tył. Mniejszym daj. Tutaj 17. Daj 15. Dawała mi weszła. Mniejszą mi trzeba dać. 14. Ja pierdolę, każdy kurwa ty inna. No muszę szpilki powymieniać. Od jakiegoś Japońca. Auta. Bo ktoś tu kurwa poprzeciągał szpilki. Teterkę trzeba wypieprzyć stąd. Opony borca wszystkie wypierdolić na stąd tak samo. Kosiarkę moją też trzeba wypieprzyć. Kaczki, silnik na razie na bok damy i tyle. Wszystkie części od tego do pudełka, tam masz pudełko. Wszystko do jednego pudełka i na bok gdzieś. I podnosik ściągać. Kurwa mać. Ci pudełko, dyfuzor, bak, kurwa i wszystkie części od tego do pudełka. Ogon z powrotem na motor trzeba założyć. Czemu to kurwa tak leży wyciągnięte? Trzymaj, zakładaj to z powrotem. Kurwa, powinnam to zakładać, jak jedno. Bo nie wiem po co... Pompkę, wszystko kurwa ma. Zakładasz jak kurwa nie robisz na razie żadnej pompki, bo nie masz żadnych części. Robisz pompkę? Masz części do tego? Będę miał. To jak będziesz miał pompkę, to dwie śrubki sobie odkręcisz. Przecież nie zakręcasz tego na stałe, tylko kurwa chytasz śrubami. Muszę zastopować, bo się trochę wkurwiłem. Panie i panowie, jest troszeczkę już więcej miejsca. Oczywiście syfu jak co syfu, ale to wszystko będziemy musieli jeszcze uprzątnąć. Myślę, że jest o wiele więcej miejsca. Chociaż jeszcze wprowadzi się motory, to będzie nie za ciekawie, no. No ale teraz na półkach jest tyle miejsca, że nie ma co układać. Piotrek. Kurna. Bliet, bliet. Dobra, jedziemy dalej. Dobra, teraz jest taka sytuacja. Wyjebał mi się ten skurwysyn tutaj. Nie, sami się wyjebał. Może odpali. Przekręć. Ops, coś tu linki brakuje. Tu masz linkę, gdzie go sprzęgać. Żeby sprzęgać? Kurwa mać, bliet, suka. No, ciekawe na czym, mebrewarek łamany, wszystko połamane. Ops. Kurwa, jeszcze by pojeździł, coś tu zrobił. Działa. Opona chyba jest dobra. Nie, jebnęła też. Lufki opony były, kurwa. Masz dałem. Też tu jest. Co? Masz też do pieł do mega. Zatyczka do wahacza. Nie, to coś było. Co? Ja pierdolę, nóżka się łamała i wbiła się w wahacz. Aha, no to jest prawda. Co? Coś było, no, na pewno. Dobra. A może na tamte nie było na tamte. Tamta strona za moim układem jeszcze została. O. Czy nie? Czy tak? Dobra, no cóż.
Jeszcze trzeba trochę posprzątać. Chyba, że wymieni opony, wywalimy moje opony na górę. Nie? Jak myślisz? Muzyczka jest, to jest lepiej się robi niż kurwa na słuchu. Zaraz tylko muszę iść do kabel. Zobacz, jaki mi pasuje i to się... W przykładzie nie ma czasu grzebać. Kurcze mele, normalnie. Same problemy, same problemy. Kurwa, felgi do piaskowania. Szersze? Dziewiątka? Dziewiątka, no. O, Tetrisa słyszę. Przygotuj mi tutaj następnego pacjenta. Czekałem tak długo, by zatopić się to zgody. Prowadź mnie tam w skarbie, potem spłoń. Ona jak rozwojenie bólu dla weselnej nocy. Oga serce nie sumienie, przyzna się już ze mną do przyszłość. Bym miał zamknięte oczy, czuję cię. Zniszmy na moment, mama pracowała. Na szczęście. Wróciłeś z pracy, jakbyś chodził do knajpy. To dziś nie wiem, bo ty zobaczyłeś tamtych. A oprócz... Nie pasuje! Że coś się stanie, mimo że byłem dzieckiem. Wyprosiła ich, ja swego kumpla. Zaczęła krzyczeć, ty też, to była kłótnia. Po chwili bójka, ja byłem bardzo blisko. Ktoś skrępował ręce. Zjebisz mi amortyzatory! Droga, drugie. Ale ja tu będę stał, ja będę robił. A dźwigniesz tyle? O kurwa, odjechał do tyłu. Dobra! Tylko zapomniałeś popuścić, kół. Nieudolnie, z niechęcią, bez sumptu. Zrobiła kompresję. Dobrze wiem, panie, obróci się. Ja przytrzymam butę. Czuję ból no. Z każdym moim potknięciem, gdy jak koło dobra. Ratunkowe wyciągasz mnie na powierzchnię. Koło, widła. Na tą stronę. Albo czekaj, wstrzymaj się jeszcze chwileczkę. Bo już widzę problem. Ściągnę pierw z drugiej. Bo nie ma klocków. Panie, kurwa, nie ma klocka! Poza moich ludzi tutaj i wszędzie. Nie przypuszczam, ja wiem, dobrze będzie. W dobrym wydaniu, a nie po tym trendzie. Nasz kata, że miłość wniosek pierwszym rzędzie. Poza moich ludzi tutaj i wszędzie. Nie przypuszczam, ja wiem, dobrze będzie. W dobrym wydaniu, a nie po tym trendzie. Nasz kata, że miłość wniosek pierwszym rzędzie. Dobra, pauzujemy, bo to będzie za długo. Ile baterii? Jeszcze trochę. Dobra, ja tu rozbierę resztę i zabieram się za klocki. No i graj, tak! Koła za prawie założone, tylko niedokręcone. No, pojeździć nie pojeździmy dzisiaj, niż dlatego, że są do regeneracji zaciski. Zepsuł zaciski i teraz mówimy do regeneracji. Zatrzymają się i nie cofają się. No i wiecie. Jest dupa. Jest taka dupa, że niestety jak przyjdą mi klocki, to mam klocki zamówione, będę podejmował się regeneracji tego zarostu. Tym zacisku. Niestety, no ale płat pasuje w błocie, więc nie dziwcie się, że się za chwilę zapytają. W tej chwili przez parę lat nie był w błocie użytkowany, stoł. Ale stał w błocie. Ale stał w błocie, no to stał. No, to tak. Ale przynajmniej na prowadnicach się nie nosi. Nie zapieknie się na prowadnicach, ale tłoczko się nie cofają. Tak. Tak, właśnie tak jest. Co? Wyciągnę podnośnik. Pewny pa, jednym paluchem, patrz. No dobra, ja mogę podnieść i patrz. No teraz to nie podniosę.
Dawaj. No, no to czekaj. Jednym palcem. Dobra, to ja będę jednym palcem wyciągał. Ja będę jednym palcem wyciągał. Mi się kurwa zasadł. Czekaj, to było głośno. Wow! Strong Wendy. Nie udało się. Uwaga, patrzy się w ogóle? Fajnie, kurwa! Patrzy się! Wow. Różnicę między starymi oponami a nowymi. Taka różnica, że jest. Że na styk założyłbym. Wiesz dlaczego nie kupiłem tyle dziewiątek? Do przodu? Dlaczego? Bo zobacz sobie ile tu brakuje. Patrzcie panowie, państwo, normalnie przyłożymy zaraz cenę. Do gałki, panie i panowie, jest niedużo. Jakieś pół centymetra. Ósemki są? Nie, dziewiątki. Z tyłu masz 8. Aha, czyli mam dziewiątki 4 sztuki. No, dziewiątka. A myślałem, że 8 mam w przodu. Aha, bo miałem kupić dziesiątki na tył. No. A kupiłem sobie dziewiątki, 4 sztuki, by mi szło w jednym śladzie, nie? Bo jak kupisz jeszcze, teoretycznie, w tych starszych kładach to zazwyczaj się montowało z tyłu szersze koła, a z przodu węższe. Tak jak na przykład w brzuchu, nie? No. Jak w Raptorze. Ale to jest chujowe rozwiązanie, bo jak zrobi ci przednie koła, ci zrobił ślad, nie? To tak czy inaczej, drugie mają opór. Tylne opony mają dalej opór, nie? A jak kładzie 4x4, przepięć wolisz przednimi kołami, to tylne ci w tym samym śladzie idziesz jak przecinać. Nie masz oporu wtedy na tylnej osi. Wow! Lata praktyki. Jest moc. Dobra, trzeba dać na dół. Walamy go do góry nogami i spawamy. Tak, i spawamy ramą. Bo popękało. Nie no, taki sprzęt, ramu pękło, to nie ląci. Prawa autorskie to nie oznaczy to. Na pewno. A za szybą mamy rozpierdol! A gdzie cię pan chodzi w ogóle? Spadek ci odpalę go. A w ogóle, nie bój się, bo nie robił. Patrz, to go ci odpalę. Czekajcie widzowie. Nagraj to, patrz. Ale przecież nie, i tak nie odpalił, bo nie ma akumulatora. No ale spróbuję, chociaż... No, kompresja, tak. Czekaj. I teraz będzie sprężanie. Czekaj, o. Kurwa, coś nie ma tego sprężania. Zepsułeś go, patrz. Dekompresator. Ci włączę. Dobra, teraz patrz, palę go szczerze. Ale nie ma tego. Ale kurwa, wcześniej miał takie... Już nie ma kompresji. Czemu nie ma takiej kompresji? Nie ma już kompresji. Bo uszczelka pod głowicą poszła. Uszczelka pod głowicą, o widać tutaj. Czy to widać? Uszczelka pod głowicą puszcza. Uszczelniacze zaworowe. Trochę cylinder jest porysowany. Wszystko na kupę. Przecież no. Kurwa przyszło do sprężania, to kurwa było patrzało targać, że to odpowi. Ja cię pierdam. No, zrobię remont za niedługo. To będzie to samo. Można ćwiczyć. Wyciskanie Kawasaki. Dobra no. My tu jeszcze mamy trochę sprzątania, no ale myślę, że nie będziemy tego nagrywać przecież, nie? Jak widzieliście, wypad się udał na pitach. Tutaj braciaka próbuje przekonać do pita, no ale na razie się nie przekonuje. Jak mają jakąś 160 na sprzedaż, to rozważę każdą propozycję. U nas już nie bawimy się w 140 pojemności, tylko wszyscy atakują te większe. Na większe już. Chociaż nie, no na zawody 170 to jest maksimum, nie? Jakie 160? 170. Ja muszę jeszcze lewarek odbiegów zrobić. Teoretycznie podłożę tą podkładkę z powrotem, bo coś mi się wydaje, że może być to wina tego. Łukasz Majkowski miał pewnie rację. Zobaczymy, nie? Teoretycznie będzie mi ciężej skrzynia chodzić, no ale... Tam się lekko podszlifuje, tam się lekko młotkiem pierdolnie i będzie chodzić. Tu się wygnie, tam się podszlifuje i będzie działać jak nowe. No. Na razie to mi się tylko przy silniku dzieje tyle, że... że mi się kleszczy skrzynia, a tak to wszystko ogarnąłem, nie? Pali od strzała praktycznie. No i nie
ma co się dopierdolić. Luzu w zawieszeniu tylnym już nie ma. No jest minimalny luz na łożysku górnym. Jest minimalny luz na górnym łożysku, ale tyle to jest nic. Klaksonu niestety na chwilę obecną nie będzie, bo niestety potrzebuje klakson 12 V. A ja niestety z tej instalacji wyduszam tylko bez akumulatora 5 V, 5 do 7 V, więc niestety nie zaklaksonuje mi. Chociaż mam klakson gdzieś. To już pokażesz im. Co? Pokażę im. Jaki będę miał klakson na zawodach? Jak będzie za wami pitbike, pan MRF jechał. A ten też może. Jak będzie za wami pan MRF jechał, to będzie taki dźwięk. Turka. Turka. Pan... Dobra, starszy. No, jak będziecie coś takiego słyszeć, to znaczy, że musicie się sunąć na zawodach. Żebyście nie pomylili, że to auto jak jedzie. Założę sobie, mam dwa klaksony, to ewentualnie dwa sobie założę, dla tony wysokie i niskie. No i tyle. Pod pitem plama, bo mi trochę o-ring się przyszczypał, no ale to też jest do ogarnięcia. Dobra, to pojedzie na kole chyba jeszcze dzisiaj, nie? Ty nie masz motoru. Jest, tylko bez tłoka, da się jeździć. Da się jeździć bez tłoka, nie? Dobra, to ja się z wami żegnam. Widzimy się w następnym odcinku. Żegnamy was. Jak? Nie wiem, jak chcecie, no nie? Jak chcecie? To na razie.